Dobra moi drodzy, ja jestem tutaj na spawnie sobie mojego serwera speedhc.pl. Oczywiście wszystkich zapraszam, bo edycja trwa w najlepszy, w sensie 700 graczy, bugi zostały naprawione, także mam nadzieję, że w pizze wpadniecie. Refile zostały zagradowane, bo widzicie, że refile są trochę za słabe, więc wam pokażę jakie są refile. Także wbijajcie speedhc.pl moi drodzy. W tym odcinku również dla was wylosuję 5 razy ultimate'a, jedyne co musicie zrobić to zostawić subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczek. I teraz każdego, ale każdego motywuję, kto widzi ten odcinek, żeby zostawił łapkę w górę. Pobijmy tutaj rekord łapek w górę pod tym odcinkiem. Rekord moich łapek w górę pod odcinkiem to jest 25 w górę, więc mam nadzieję, że w tym odcinku będzie 26 w górę łapek. No i co? Zapraszam po prostu do oglądania, wam to jakby pokażę z tego refila jak on działa. Więc no, pamiętajcie, żeby wygrać ultimate, napiszcie w komentarzu swój nick, suba i swój nick, zostawcie, no, napiszcie w komentarzu swój nick, zostawcie suba, łapkę w górę i dzwona i tyle. Także refil dodajesz po prostu 6 serc, tak żebyście tak szybko nie ginęli na tych strężach. Więc wbijajcie na speedhc.pl, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, mam nadzieję, że wpadniecie, ktoś nie grał. No i co, trzymajcie się, życzę wszystkim miłego grania, miłego dnia, bo kontynuujemy po prostu to daily speedhc i tyle, bo już mam ten wstęp nagrywa minutę, trochę chyba za długo. Dobra, miłego oglądania, z koniec tego mojego pierdzielenia, pozdro. Dobra moi drodzy, ja sobie tutaj jestem na losowych kordach na moim serwerze speedhc.pl. Na serwerze w tym jest 720 graczy, także super, jest godzina 13. Więc no fajnie, fajnie, że gracie, zapraszam oczywiście wszystkich na serwer. I jestem sobie tutaj pod pierwszą gilią, jest to gilia, czekajcie, tutaj był tak, gilia Away, która zbudowała tutaj moją podobiznę i podobiznę Saiga. No moja podobizna, no możecie napisać w komentarzu jak to jest odzorowane, ale tutaj szacun za to, że postarali się tutaj odzorować te skrzydełka, które mam i czapkę Mikołaja, także naprawdę sztos. Nawet marchewkę odzorowali, także no ta gilia 6 dostała ode mnie jakby taki prezent mały, więc możecie ocenić jak takie coś oceniacie. No te podobizny nie są jakieś wiecie mega idealne, ale się po prostu starali, także szacun. W ogóle mają tutaj 3 bejkony, ziomeczki. Kuboid wygląda mi całkiem spoko. Weźmy może sobie, zejdźmy sobie może na dół po prostu i wam pokażę jak wygląda do kuboid, bo ja sobie tutaj ten kuboid jakby obczaiłem wcześniej. Obczaiłem sobie wcześniej ten kuboid, żeby wam mniej więcej go pokazać, więc może przejdźmy sobie tutaj do nich do designu. Czekajcie, gdzieś to nie mieli design? Aha, jestem za wysoko, jeszcze nie zszedłem tak na sam dół. Czekajcie, o! Właśnie tutaj mają design. Taki zrobili sobie taki design, nie wiem, taki stary design, bo pamiętam, że zawsze jakieś takie ściany robiło na przemian. Obsidian, cobblestone i tak samo podłogę się robiło, więc taki design trochę średniowieczny mogę nazwać. Taki średniowieczny Minecraft. Tak to nie wygląda, w sumie fajnie to wygląda, więc myślę, że gilia naprawdę wygląda w fajny sposób. Tutaj sobie gracze kupują na awku, mają tutaj wspomniane reszki poustawiane. Wiecie co, może damy im prezent, czekajcie, sobie wezmę chest. Wezmę sobie chesta po prostu i postawimy im na środku tak, czekajcie, teraz weźmiemy tak, case gift, zombiaczek, speed case, może 100 sobie wezmę. I wrzucimy tu może po prostu 36 speed case'ów, może się podzielą, jeśli się nie podzielą, czekajcie, zejdę do zwanisza. Okej, cyk, 36 speed case'ów i tutaj wrzucimy. O, patrzcie, są. Czy zobaczymy też skrzynkę? Tu jest skrzynka, macie nagrodę w skrzynce, chłopaki. O, wzięli, ukradł od razu. Ukradł od razu gościu, tu ktoś perły jakieś rzuca, Gilia Away, także pozdrawiam bardzo serdecznie Gilia Away. Oni chyba chcą za mną SS-a jeszcze, tak, czy nie? Dobra, oni jeszcze chyba chcą zamienić SS-a, a ja jeszcze po prostu zaraz do następnej gili. Dobra moi drodzy, ja sobie tutaj już napisałem na czacie, kogo gili ocenić. Parę gili napisało, może tepnijmy do gilii GTP Fire 120 poziom. Zobaczmy co gilia Fire ma w kuboidzie. Mają tutaj jakiś obsidian porobiony, cały taki kuboid porobiony. Gilia, tu jest jakieś wiadro jo. Dobra, tam spamię cały czas na czacie. Dobra, gilia Fire ma to zrobione jakiś kuboid. Oni chyba ten kuboid budują lub przejęli jakąś inną gilię. Być może te ziomki przejęły po prostu jakąś inną gilię. Bo oni tutaj nic nie mają, wiecie co, może pójdziemy do nich GTP Fire, nie wiem, 10 poziom. Może 20, coś takiego, czekajcie, rozwalę tu, co oni mają tutaj, stona, czy co to jest? Nie, obsidian, oj, tutaj komuś rozwaliłem stoniarkę, czekajcie. Bo rozwaliłem kogoś, aha, dobra, patrzcie. Tu jest stoniarka, tak? Tak, to jest stoniarka, to zejdziemy po prostu, o, właśnie. Takie coś chciałem znaleźć. Dobra, tu mają jakieś stoniarki na awka oczywiście, co mam w skrzyneczkach, pusto? Puste skrzyneczki. To biedna, to jest jakaś biedna gilia. Nic tej puste skrzynki, a czekajcie, czy tamta osoba ma jakby... czy ta w tej drugiej stoniarce? Czekajcie, gdzie to było przejście od drugiej stoniarki? Nie ma tu przejścia od drugiej stoniarki? Gdzie to było? Albo mi się coś wydawało? O, tu jest jakieś przejście jeszcze, patrzcie, tu może coś będzie. Chociaż tu nic nie ma, o jakieś potki, a hejsta, dwójki potki.
Tutaj jest takie coś. No, taki tam średni, wiadomo, jakieś doklepy, szarp na trójki, kilo w piątka. No dobra, możemy tepać do następnej gili, czy już chyba trzeciej w tym odcinku. Także zaraz tutaj spytam na czacie, do jakiej gili mogę tepnąć w następnej i zaraz się po prostu do niej przeniesiemy. Dobra, ja tutaj napisałem, jaką gili ocenić teraz, gracze tutaj piszą na czacie. Więc niech to może będzie gilia Kuce. O, GTP Kuce 120 poziom, zobaczmy co gilia Kuce ma. No, super, super mają, naprawdę się tylko boić, może coś na dole mają. O, tu jest jakiś obsydian, czekaj, to jest jakiś obsydian. Nie, nie ma obsydian, myślę, że to jest jakiś obsydian, ale oni tutaj nic nie mają. Dobrze, nie rozumiem takich po prostu gili. Dobra, niech to będzie gilia BMW, GTP BMW 120 poziom. Co BMW mają? O, jakąś drzewkarkę, dobra, gilia BMW ma drzewkarkę już tutaj. I co oni tutaj mają jakiś tego? Co oni mają tu jakiś tego? Taki, jakąś wieżę, ciekawie jestem co tutaj za wieża. Na samą górę, ale tam chyba po prostu nic nie ma. Ta wieża prawdopodobnie służyła po prostu do... do jakiegoś zrzucania graczy, coś mi się przynajmniej wydaje, no bo do czego by taka wieża mogła służyć. To jakiś taki zwykły kuboi, czyli no, że tak powiem 2 na 10, 2 na 10 może z przebłyskami. Dobra, może tak, GTP, GTP może jakaś gilia stopki, niech będzie GTP 999 120 poziom. Dobra, GTP 120, a, no tak, gilia stopki. To jest sobie gilia stopki, gili stopki po prostu nie ma. Gili stopki sobie po prostu nie ma, no bo po co by mieli być, tak? Gilia stopki tutaj, czekajcie, bo sprawdzę info 99, zobaczmy co oni w ogóle robią. TP, niech będzie ten kochany. Co oni to robią? A, kopie sobie nawku ten kochany. Dobra, pierwsza topka sobie kopie nawku. No w sumie sobie mogli robić. W sumie na speedhace u nas jest dużo złota drop, ale ludzie i tak kopią nawku. Tutaj Charuz, że tak powiem, sobie też tutaj coś stoi, kopie. Także elegancko, niech sobie tutaj moi drodzy gracze grają. Podoba mi się, coś mają jeszcze tutaj w tą stronę. O, tu jest kolejna jakieś, patrzcie ile tu jest. O kurde, patrzcie, niby taki kuboid niepozorny. No a jednak moi drodzy, i jednak tutaj naprawdę w środku skrywa skarby. Skrywa w środku skarby, tych dużo tutaj stoniarek, takich innych rzeczy. No dobra, napiszmy może jeszcze na czacie slash bc, gdzie to jest, czekajcie, slash bc, jaką gilię ocenić. Dobra, damy na bc jaką gilię ocenić i po prostu tepniemy do tej gilii. GTP, o, niech będzie gilia slow, akurat mi w oko padł gilia slow. GTP slow, 120 poziom? Nie ma takiej gili, jaka to była gilia, czekajcie, a przez, o, dobra, przez 0, gilia slot 120 poziom. Jestem mega przymulony, nie spałem w ogóle, całą noc siedziałem na kompie, pomagałem graczom, skończyłem pomagać graczom o godzinie 4, więc no jestem trochę przymulony, przepraszam za to. No dobra, gilia slow ma tu jakiś żubik, czy ma jakiś zejść na dół? Czekajcie, tutaj mają cobblestone'a, ja im tutaj to naprawię, tak jak mieli z tego cobblestone'a, ale nic tutaj nie mają, no dobra, to pójdziemy tak, nie wiem, na przykład na 10 poziom, na 20 poziom, szkoda, że nie mam giema 3 jakby. Nie ma GMA 3 wgranego. Musiałbym jakby sprawdzać na Huzuni tutaj graczy. Czekajcie, wpiszemy sobie info slow. TP, nie będzie ten Diorfi. Dobra, zobaczymy co robi ten Diorfi. A, na spawnie jest ten Diorfi, dobra. To unlucky. Julcia, dobra, niech będzie ta Julcia. Julcia, Szmulcia, coś takiego. Dobra, tak, brawo zombiaczek, pisałem info, a nie TP. Bo tak jak mówię, jestem przymulony już sprawdzaniem tych graczy i tak dalej, a jest 12, jeszcze nie spałem. Już nie śpię bodajże 28 godzinę, tak, już nie śpię 28 godzinę, także to jest jakiś mój totalny rekord, że tak powiem, więc nie wiem, muszę wytrzymać jeszcze do wieczora, czyli jeszcze 8 godzin wytrzymać i wtedy dopiero pójdę spać, czyli 36 godzin nie będę spał, także no, jeszcze chyba tyle chyba jeszcze nigdy naraz nie spałem. Dobra, GTP Veda niech będzie, tamta gilia nic nie miała. Co ma gilia Veda skrytego u siebie w kubujcie? Dobra, gilia Veda nic nie ma, po prostu ma jakiś taki zwykły żubik. Po prostu gilia Veda ma jakiś taki zwykły żubik, ale czy mają zejścia na dół? Nie mają, ojojoj. Nie podoba mi się, że gilia Veda nie ma tutaj zejścia na dół. Ale, o, mają, dobra, idealnie, tepnę na 10 poziomie, tepnęłem do nich. I co tutaj gilia Veda ma, czekajcie. Co to widzowie gilia Veda ma? Okej. Nic ta gilia Veda nie ma, to chociaż tu jest jakieś stoniarki mają, gdzie tu gości uciekasz? O, czekajcie, Slade z Vanisha, jest spotkany na Visiblu. O, zrzucimy tutaj graczowi parę case'ów, tamtym gilią nie dawałem case'y, bo tam chyba nie widziałem nikogo. Ale tutaj dostanie, o patrz, jeszcze jeden przybiegł, no to trzymaj case'y mordeczko. Trzymaj, o, cała gilia nagle biegnie, nagle cała gilia biegnie. O, i to rzucimy, parę case'ików, czekajcie, cyk. Cyk, o, zablokowali się w stoniaretce, patrzcie, jakie, patrzcie, cy pazerni. Patrzcie, co pazerni, tam jeszcze leżą case'y, tam, o, tamten pobieg, dobra. Lecimy, moi drodzy, dalej, nie? Lecimy, moi drodzy, dalej, niech będzie gilia RTT, GTP, RTT, 120 poziom. Zobaczymy, co to za gilia, stopec. Ej, ale fajnie mają garnić, czekajcie, to jest fejki? Nie, nie są fejki. Myślałem, że jakieś fejki mają, ale bardzo ładnie, ej. Ej, fajny kuboi, teraz to zrobiła Szasasa chyba na miniaturkę. Ej, no, bez kitu. Ty, fajny kuboi, co? Taki, ej, ja bym powiedział, że ten kuboi jest designersko.
I jakby sposób, w jaki on jest wykonany, 10 na 10, naprawdę, mi się mega podoba. To jest taki mini zameczek, ale naprawdę, urzekł moje oko. Dostanę tej nagrody, case jakieś dostaną chłopaki. Proszę, dotrzymaj case'y mordo. Czekajcie, zejdę z Vanisha w ogóle swoją drogą. Pojawię się na Visiblu. O, dostanę tej case'y ziomeczek. Proszę, ty też masz case'y. Trzymaj mordeczko case'y, coś wyrzucił, nie wiem co on tam wyrzucił za potkę. Co to za potka, nie patrzę, nie zwróciłem uwagi co to była za potka. No dobra. No to tepnijmy jeszcze do jakiejś innej osoby, GTP, nie wiem. Albo tepnijmy może do jakiejś losowej osoby po prostu, czyk. Czekajcie, jakaś losowa Tusiek. Co tam u Tuśka słychać? O, Tusiek się klewie, patrzcie, jakaś zadyma się tu dzieje, widzowie. Jakaś, widzowie, się zadyma tutaj dzieje. Tusiek się wkopuje pod ziemię, czy będzie go gonił grać. O, patrzcie, narzekaliście, że refile nic nie dają. Teraz wam mogę pokazać, jak działają refile, jeśli się klepiecie jakby... O, tutaj gości zjadł koksika. Ej, gościu, ja się tak nie bawię. Ja się tak nie bawię, bo gości mnie tu, kurde, zakoblował. I kto zginął? Ten Tusiek zginął chyba, to? Czy tak? No, ten Tusiek zginął, dobra, ten Tusiek zginął. Także ziomeczek został tamtym jakby zwycięzcą. Został zwycięzcą, mogę mu dać jakieś case za killa. Ale ten, ale no, ale wiecie, dobra, to te mamy w takim razie do jeszcze jednej gili, ale do jednej gili, jeszcze innej osoby jednej. 2020, co on tutaj robi? Czek, zwalićmy z Vanisha. Oj, oj, by był przypał, gdyby mnie zabił, bo nie miałem GMA. O, Gilia Rocco, a dam ci parę kesików, trzymaj mordeczko kesiki, trzymaj kesiki, proszę bardzo, info Rocco. GTP Rocco 120 poziom, czy Gilia Rocco coś tu ma? Ha, mają taki kuboj, czy chyba tu Bacona mieli, tak mi się wydaje, czy tam mają coś pod Bacona, zrobioną platformę? Nie, nie mają, a tu mieli Bacona. Tu mieli Baconika, ale nie mają żadnego tu. Może chcieli mieć Bacona, ale na razie chyba nie zrobili, co tu jest? A, tu zrobili sandfarmery, ale chyba za bardzo tych sandfarmerów tutaj, sandfarmerów na razie nie budują, także trochę średnio. To Gilia RTT chce SS-a. Dobra, tepniemy do GTP RTT. GTP RTT 120. Idę do tych RTT zobaczyć. No ale kuboid naprawdę. Kuboid naprawdę fajny, fajny, mega fajny kuboid tutaj. Jakby mają tutaj gracze. Visible, pójdźmy na Visibla. Co tam się dzieje? W ogóle info ZKK. To są widzowie z mojej gili? A, to tak, no to są widzowie z mojej gili. W sensie jakby osoby, które grają ze mną na Dragonie. Dobra, szybko walcie fotę. Ja, moi drodzy, zaraz tepam do następnej osoby. To jest w sensie do ostatniej gili. Dobra, moi drodzy, oni sobie tutaj SS-a zrobili, więc tepamy do 2020. Zobaczmy, co oni robią. Ach, to jest Gilia Rocco, patrzcie, jak mnie topnęło. Ja tutaj tak pisałem Rocco, mi akurat wyszukało. I ten typek już tutaj był. No dobra, co tu robi gościu? Siema gościu, co ty robisz? GM1. Cyk, z wałki, z Vanisha zejdziemy. Ale jesteś panie. W sumie czekaj, jaki to miałeś nick? No, fajny nick miałeś, nie będę tutaj twojego nicku mówił na odcinku, bo mi zdejmą monetyzację. Dobra, ince. Co ma w ekwipunku jakieś złoto? Ach, mu healow. Bo gości pewnie nie ma tego, rangi, czekajcie. Ale pewnie nie ma rangi. Ej, to może mu damy rangę, czekajcie. Pex user, może damy mu rangę. A, ruszył się ten typek, dobra, ruszył się. Ruszył się ten ziomek, poczekajcie, pex user. Podłoga. Czy mam jakąś rangę? Brak rangi, dobra, pex user, grope, add, svip, 5 dni, o, damy mu svipa na 5 dni, damy ziomkowi svipa na 5 dni. Dobra, moi drodzy, także ja w tym odcinku, ten odcinek będę kończył w tym miejscu, dziękuję za oglądanie go, jeśli ktoś dotarł do końca, napiszcie w komentarzu hashtag koniec. Ja wam przypnę serduszko i przepraszam, że w tym odcinku mam taki przymulony, ale ja naprawdę 28 godzin jeszcze nie spałem, także wybaczcie za taką przymułę trochę na odcinku, no ale chciałem dla was nagrać jakby te daily odcinki ze Speedcastem. Mam nadzieję, że to znicie łapką w górę, subem i dzwoneczkiem, także pozdro, trzymajcie się, na razie i...